Cześć, witam wszystkich. Jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft dla początkujących. Chociaż dzisiejszy odcinek tak naprawdę będzie dla każdego, ponieważ porozmawiamy sobie o barwnikach, co pewnie już. Mogliście dostrzec, patrząc na to, co stoi za mną. Poruszymy temat wszystkich barwników. W wersji Java Edition jest ich 16, w Bedrock, czyli na konsoli, czy na mobilnej wersji jest ich 20, z tego co wiem. Natomiast ja mam Java Edition na komputerze, więc będę omawiał barwniki na tej wersji i mogą być nieznaczne, małe zmiany, jeśli chodzi o wersję. Bedrock. Natomiast dzisiaj zajmiemy się wszystkimi barwnikami: jak je zdobyć, jak je zrobić, do czego można wykorzystać. Będzie to taki poradnik, gdzie mógłbym to zrobić w serii naszej poradnikowej, ale kosztowałoby to bardzo, bardzo dużo czasu. Więc zdecydowałem się przenieść na mój świat kreatywny i przygotować te wszystkie stacje, żeby pokazać wam szczegóły odnośnie każdego barwnika. Natomiast zanim przejdziemy do barwnika, no to warto powiedzieć po co wam te kolory, po co wam, wam barwniki w Minecrafcie, do czego można je wykorzystać. Można wykorzystać do wielu rzeczy, bo można zabarwić shulker boxy, można zabarwić skórzane zbroje, można zrobić świeczki, wełnę zabarwić albo nawet owce, zwierzaka, beton, cement, terakotę, glazurowaną terakotę, szkło, łóżka, dywany, Szalkerboxy, już mówiłem, sztandary jednokolorowe lub kilkukolorowe z różnymi wzorkami można robić, świece, obroże dla zwierząt, czy tak jak powiedziałem, owce wcześniej, no można tutaj naprawdę wiele, wiele zdziałać, co zresztą widać też po tych stanowiskach, zobaczcie jak one się różnią. Każde stanowisko to te same przedmioty, tylko zabarwione na inny kolor. Do tego stoiska jeszcze tutaj wrócimy, że tak to nazwę, czerwonego. Pokażę na koniec poradnika, jak pofarbować te wszystkie rzeczy, jak je uzyskać. Natomiast na początek chciałbym wam pokazać każdy barwnik po kolei, jak go zdobyć lub jak go zrobić. No, bo można to na kilka różnych sposobów uzyskać. I tak, pierwszy będzie czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który przede wszystkim można uzyskać z tych czerwonych kwiatów. Z czerwonych kwiatów, czyli mamy krzew róży, mamy czerwony tulipan, mamy mak i wtedy po prostu bierzemy sobie dowolny z tych kwiatów, wstawiamy go do stołu rzemieślniczego i możemy zrobić barwnik. Barwnik jest wtedy, jak widzicie, gotowy. Co ciekawe, mając te duże kwiaty, aż przebiegnę na drugą stronę pożyczyć tutaj troszkę mącznej, kostki mącznej, mając te czerwone duże kwiaty czy każdy inny kwiat czerwony, można dawać kostkę mączne, mączkę kostną, Boże zawsze mi się przy tym język plącze i wtedy wyskakują te duże kwiaty jeszcze raz, czyli przy dużych kwiatach mamy to w bardzo prosty sposób do uzyskania w praktycznie nieskończonej ilości. Czerwony barwnik można uzyskać także hodując buraki, czyli robimy sobie źródło wody, robimy sobie miejsce na buraki, sadzimy, sadzimy buraki. Eee, nie mogę, nie mogę. Aha, no tak, nasiona muszę zrobić, przecież buraka. Eee, o ile dobrze kojarzę, a nie od razu z buraka robimy. Tutaj nie mam nasion buraka, no tak, bo żeby zasadzić buraka, no to trzeba mieć nasiona. Nasiona, nasiona, trzeba zebrać buraka i mieć wtedy co zasadzić. Burak dorośnie, Widzi widzieliście, możemy wsadzić go w stół rzemieślniczy i zrobić czerwony barwnik. Więc tak wygląda to na samym początku, jeśli chodzi o. Czerwony barwnik. Kolejnym barwnikiem będzie barwnik pomarańczowy. Barwnik pomarańczowy. Przy okazji widzicie, że na tych stoiskach wełna jest na dole, łóżko, szalkerbox, beton z tyłu, barwnik pokazany w ramce, jak wygląda, obok nazwany i ta glazurowana terakota, która daje fajne wzorki. Pomarańczowy barwnik możemy uzyskać na dwa sposoby. Zrywając pomarańczowe tulipany, i wtedy też oczywiście mamy po prostu w stole rzemieślniczym do uzyskania barwnik. Lub możemy dwa barwniki e, połączyć, czyli żółty i czerwony barwnik łączą się nam w pomarańczowy. Mamy dwie opcje i szybko możemy ten barwnik uzyskać. Co do żółtego barwnika, to też mamy tylko w sumie dwie opcje. I są to kwiatki, albo słonecznik, albo mlecz. I też wrzucamy je po prostu do stołu rzemieślniczego. Z dużego kwiatka są zawsze dwa barwniki, z małego kwiatka jeden barwnik. Niezależnie od koloru, tak to przy kwiatach wygląda. Niebieski barwnik można uzyskać na dwa sposoby. Kwiatki, te kwiatki to habry. Je po prostu zrywamy i ponownie wrzucamy do stołu rzemieślniczego. Mamy barwnik, ale można też. Wydobyć, słuchajcie, lazuryt, czyli chodzimy po kopalniach, chodzimy po jaskiniach, wydobywamy lazuryt. A, ja jestem na kreatywnym, więc tutaj oczywiście nam się to nie pokaże, ale wydobywamy lazuryt i tak w ten sposób wydobyty lazuryt zmieniamy na niebieski. Barwnik. Kolejnym kolorem jest kolor zielony i zielony barwnik, który może całkiem nieźle się przydać, natomiast go uzyskuje się troszkę inaczej, bo uzyskuje się z kaktusów. Uzyskuje się z kaktusów, ale nie w stole rzemieślniczym. Nie możemy kaktusa włożyć tutaj i zmienić go na barwnik. Musimy po prostu użyć pieca i przepalić kaktus w piecu. Przepalając kaktus, uzyskujemy po prostu jeden barwnik. Jeden barwnik. Ale bardzo łatwo jest to zyskać, bo łatwo można zrobić farmę kaktusów. Sadząc kaktus na piasku, tylko zbierzemy sobie to, bo nie możemy zrobić kaktusa. Sadząc kaktus na piasku, poczekając aż on urośnie, robimy sobie w ten sposób też praktycznie nieskończone źródło zielonego barwnika. I co ciekawe, to jest jedyny sposób na uzyskanie zielonego barwnika, więc tylko przepalając kaktus, w piecu. Później mamy jasno niebieski barwnik, więc tu już sprawa jest troszkę bardziej złożona, bo można go uzyskać tak samo zresztą jak pomarańczowy z innych barwników. Przede wszystkim oczywiście kwiatek niebieska orchidea. Wkładamy standardowo do stołu rzemieślniczego i robimy wtedy barwnik lub mieszamy barwnik biały i niebieski w ten sposób po jednej sztuce i powstają nam dwie sztuki jasno. Niebieskiego barwnika i uzyskujemy taką mieszankę. Po prostu rozjaśniamy za pomocą białego barwnika, niebieski barwnik, no i mamy jasno niebieski barwnik. Tych jasno, -nie jasno, jasno -wer wersji jasnych kolorów jest kilka, o których też później troszkę powiem. Karmazynowy barwnik jest ci ciekawym przykładem, bo przede wszystkim uzyskujemy go z kwiatków, uzyskujemy z bezu, który jest duży, więc mamy dwa barwniki lub z czosnku mały kwiatek, więc mamy tylko jeden barwnik. Możemy też użyć dwóch barwników do zmieszania, czyli mamy różowy barwnik i fioletowy barwnik. Wtedy uzyskamy karmazynowy barwnik, ale też możemy użyć aż czterech innych. Jeśli nie mamy fioletowego i różowego, to możemy użyć biały, niebieski i czerwony, czyli podstawowe, podstawowe Barwniki i wtedy w ten sposób robimy dwa czerwone, jeden niebieski, jeden biały barwnik. Daje nam karmazynowy barwnik, tak jak widzicie. Więc kilka sposobów na uzyskanie, przede wszystkim poprzez mieszanie barwników. Kolejnym będzie różowy barwnik. Różowy barwnik, przede wszystkim różowy tulipan i piwonia. Tu już nie będę pokazywał, po prostu wkładamy do stołu rzemieślniczego oraz możemy też zmieszać biały i czerwony barwnik, co jest logiczne oczywiście, i wtedy uzyskujemy różowy barwnik. Zanim przejdę do kolejnych ośmiu barwników, bo jesteśmy w połowie, to bardzo proszę, kliknij łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. No i odezwij się w komentarzach, bo to bardzo, bardzo mocno pomaga w rozwoju kanałów, zasięgów dla filmu. No i miło mi niezmiernie, gdy widzę Waszą aktywność i budujemy tą naszą super niesamowitą społeczność, bo jest naprawdę genialna, za co Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Kolejny barwnik to barwnik biały, który także możemy uzyskać z kwiatków, z konwali. Prawie wszystkie barwniki możemy z tych kwiatków, już wyjątkiem był kaktus, chociaż to też roślina, ale możemy uzyskać z konwali przerabiając w stole rzemieślniczym w, na Biały barwnik. Możemy też znaleźć na przykład w neterze bloki kości, które wydobędziemy sobie kilofem, po prostu i wtedy przerabiamy je na kości. I kości tak samo, czy to jeśli wypadną nam ze szkieletów, bo możemy po prostu pokonać szkieleta, czy znajdziemy gdzieś w skrzynkach, to możemy przerobić tak samo na mączną, mączkę kostną. A mączkę kostną na biały barwnik. Więc widzicie, że tych opcji jest kilka. Kwiatek kości przerabiane na mączkę kostną i dopiero na biały barwnik. Możemy kości też zdobyć ze szkieletów. Jasno szary barwnik. Tu jest ciekawa rzecz, bo jasno szary barwnik możemy aż z trzech kwiatów znaleźć. I co ciekawe, margaretka, biały tulipan i. Houstonia błękitna, czyli mamy błękitny kwiatek i biały kwiatek, ale uzyskujemy jednak barwnik jasno-szary. Przede wszystkim wkładając te kwiaty do stołu rzemieślniczego. Możemy też połączyć szary barwnik z białym, co jest jak gdyby oczywiste, ale możemy też połączyć w ten sposób jasno-szary, czyli dwa białe, czarny porządnie rozjaśniamy i mamy jasno-szary. Barwnik. Eee, także opcji kilka: trzy kwiatki, połączenie dwóch barwników, połączenie trzech barwników, aczkolwiek dwóch białych. Kolejny jest szary barwnik, i to jest jeden właśnie z tych kolorów, których nie można uzyskać z kwiatków. Tak jak widzicie, nie ma tutaj żadnego kwiatka. I jedyną opcją jest połączenie czarnego i białego barwnika. Czyli biały na przykład z kości czy z kwiatków, czarny za chwilę sobie przejdziemy i mamy szary barwnik. Jedyny sposób na uzyskanie tego koloru. Natomiast jeśli chodzi o czarny barwnik, są kwiatki, ale niezwykle rzadkie, a tak trzeba go pozyskiwać w inny sposób. To te kwiatki, to są witerowe róże. Witerowe róże pojawiają się wtedy, gdy wzwiecie witera i witer zabije jakiegoś moba, na przykład zombie, tymi swoimi wybuchami, przesuwaniem, itd. I w miejscu śmierci tego moba pojawia się witerowa róża, no i później róże możemy standardowo przerobić na czarny barwnik. Innym sposobem jest oczywiście torbiel z atramentem, czyli pokonanie kałamarnicy. Kałamarnica na pewno każdy z was wie, jak wygląda, aż tutaj na chwilę wybiegnę. W ten sposób pływa sobie. My ją po prostu musimy pokonać i wtedy wypadnie nam torbiel z atramentem, który wygląda tak, i też po prostu wkładamy go do stołu rzemieślniczego. Mamy czarny barwnik. Kolejnym jest barwnik brązowy, brązowy który uzyskuje się w jeszcze inny sposób, jak widzicie. Tutaj zasadziłem piękną palmę, piękne tropikalne drzewo, bo robimy je z ziaren kakaowca, czyli szukamy dżungli, szukamy takiego drzewa, które ma tutaj kakaowiec wyrośnięty, zbieramy go na kreatywnym, oczywiście nie zbiorę, ale tutaj pojawiłyby się ziarna kakaowca, no i ziarna kakaowca przerabiamy na brązowy barwnik, ponownie w stole. Rzemieślniczym. Też jedyny sposób na uzyskanie brązowego barwnika. Później możemy, oczywiście, posadzić z powrotem te nasiona, tak jak widzicie, i mieć praktycznie też nieskończoną ilość tego barwnika z małej farmy, na przykład na jednym drzewie. Kolejną wersją tego jasnego odcieniu koloru jest jasnozielony barwnik albo limonkowy barwnik, bo różnie jest on nazywany i go robimy z iskrzyduły. Iskrzydułę widzicie, tak jak tutaj zrobiłem, można znaleźć w wodzie, natomiast podobnie jak z kaktusem, żeby uzyskać barwnik, trzeba przepalić ją w piecu. I skrzydła się przepala, i uzyskujemy wtedy, tak jak zobaczycie za chwilę, jasnozielony barwnik. Tylko jest do tego potrzebny piec. Potrzebny piec, i to też taki sposób. Jeden, a drugi, no to oczywiście zielony rozjaśniamy, łączymy z białym, i mamy jasnozielony. Czyli podobnie jak przy wszystkich innych kolorach, w jasnym odcieniu. Ten sam kolor, ale jasny. Odcień. No i tu zostały nam dwa kolory, gdzie kwiatków nie ma tego koloru, nie możemy uzyskać ich z kwiatków. Mamy błękitny barwnik, czyli łączymy zielony i niebieski barwnik w stole rzemieślniczym i od razu mamy, e, mamy e, barwnik błękitny i to samo fioletowy, łączymy czerwony barwnik z niebieskim barwnikiem, i wtedy mamy barwnik fioletowy. Jest też jeszcze jeden sposób na uzyskanie barwnika, a mianowicie znaleźć wędrownego handlarza. Oni często mają różne barwniki, nawet te rzadsze częściej niż te zwykłe, i można z nimi pohandlować za szmaragdy i zdobyć barwnik, którego jeszcze nie macie. Natomiast widzieliście, no mówiłem bardzo bardzo szybko, ale chciałem, żeby ten film nie trwał pół godziny, tylko szybciutko wam chciałem omówić każdy kolor, który możemy zrobić w wersji Java Edition. Natomiast jeszcze też na początku mówiłem, że pokażę, jak je wykorzystać. Jak wykorzystać, żeby coś zrobić? Można zrobić tą skórzaną zbroję, po prostu farbując barwnikiem w ten sposób, czyli e, dokładamy tutaj barwnik. Co ciekawe, możemy zrobić jeszcze coś takiego, weźmiemy na przykład, nie wiem, żółty barwnik. Można tą. Zbroję skórzaną naprawdę na wiele różnych kolorów farbować, i tu można dorzucić kilka innych barwników, i nie będą to tylko te 16 kolorów, ale mogą być bardzo różne kolory. Natomiast w wersji bedrock trzeba zafarbować tą skórzaną w kotle z wodą kolorową, wygląda to inaczej. Następna rzecz, no to oczywiście świeczki. Świeczki, żeby zrobić świeczkę, trzeba mieć nić. I miód, robimy sobie świeczkę, a później, za pomocą barwnika, możemy uzyskać po prostu kolorową świeczkę z jedną z tych 16, 16 kolorów, które widzieliście. Wełna, wełna w bardzo prosty sposób można zafarbować o tak, czyli strzyżemy owce, mamy wełnę i z barwnikiem ją łączymy. Jest od razu owca, znaczy wełna kolorowa, ale można też wziąć, słuchajcie. I od razu hodując owce, zrobimy ją sobie gdzieś tutaj na boku, żeby nam nie przeszkadzała. Owce i można ją zafarbować. I teraz, za każdym razem, jak ją ostrzyżemy, no to będziemy mieli od razu automatycznie czerwoną, czerwoną wełnę. I możemy mieć tak owce w każdym możliwym kolorze w każdym możliwym kolorze i wtedy wełnę w każdym możliwym kolorze aczkolwiek są bardzo łatwe automatyczne farmy które już pokazywałem. Możemy zrobić cement, oczywiście i mm, beton z tego. Cement robimy w ten sposób po określonym kolorze dodając barwnik, a później oczywiście mając cement wylewamy na niego szybko wodę i on zmienia się w dobra, wiadro w beton. W beton, i mamy też kolejne bloki do budowania. Zapomniałem, że jesteśmy na kreatywnym, musiałem wziąć puste wiadro. I wtedy mamy i cement, i beton. Albo taką większą strukturę, albo wtedy czysty, taki fajny blok. Terakota w bardzo prosty sposób. Zbieramy terakotę, na przykład na mesie na Badlandach i barwimy czerwonym barwnikiem i wtedy mamy mm, taką terakotę o określonym kolorze. Natomiast żeby zrobić tą terakotę taką we wzorki, czyli glazurowaną terakotę, to trzeba wykorzystać piec, czyli znowu bierzemy terakotę, barwimy ją na taki kolor, jaki chcemy, na przykład na niebieski, wkładamy do pieca węgiel, wkładamy tą terakotę i otrzymujemy glazurowaną Terakotę, glazurowaną terakotę w różne wzorki w zależności od tego jakiego koloru użyjemy, bo słuchajcie, tak jak widzicie, tu mam na przykład niebieskie wykorzystane na podłodze, tutaj żółte na ścianie, tu czerwone też pokazałem. No i na każdym stanowisku też była ta terakota z różnym wzorkiem i można z niej robić fajne na przykład dywany podłogi, bo te wzorki się obracają w różną stronę w zależności od tego jak postawimy Blok. Kolejna opcja to oczywiście piasek przetapiamy w piecu na szkło, i szkło możemy wtedy zabarwić barwnikiem i zrobić też za jej pomocą, jak już są czerwone, to czerwone szyby, ale możemy też zrobić szyby i zafarbować szyby za pomocą barwniki, barwnika, więc można to zrobić albo bezpośrednio na szkle, albo dopiero później na szybach. Łóżko, Łóżko, oczywiście, to bardzo prosty sposób, bo wystarczy, że weźmiemy łóżko białe, a owiec białych jest bardzo dużo, dołożymy dowolny barwnik, na przykład różowy, weźmiemy sobie różowy barwnik i wtedy łączymy je w stole rzemieślniczym i mamy łóżko o takim kolorze, jak chcemy. To samo robimy z dywanikiem. Dywanik robimy z wełny i łączymy kolorami. Szalker boxy, oczywiście identyczna sytuacja. Zbieramy w endzie boxy i dokładamy jeden barwnik. Tak samo ze sztandarami. Robimy sztandar i barwimy go jednym barwnikiem. Co więcej... O owcach już mówiłem, że możemy je zabarwić, ale możemy także na przykład oswojone zwierzątka zmienić im kolor obroży. Czyli ten akurat ma już czerwoną, ale jak kliknę żółtym barwnikiem, no to ma żółtą. Jak czerwonym, to czerwoną. W zależności od tego, jaki kolor użyjecie, taką będzie miał nasz wilczek obroże nasz piesek obroże. No i oczywiście można też robić różne, różne sztandary. Przede wszystkim, nie pamiętam, czy możemy je po prostu tak połączyć z kolorem, nie jak widać, ale tutaj robimy w ten sposób i możemy zrobić różne wzorki. Tam sztandar, żeby zrobić kolorowy, to trzeba od razu z danego koloru wełny go zrobić. I wtedy będzie kolorowy. Natomiast tutaj możemy dodać różne wzorki. Czyli na przykład, nie wiem, dodajemy pomarańczowy barwnik, i robimy sobie na przykład lewą stronę. Albo czekajcie, zrobimy może jakoś tak, żeby było bardziej widoczne. O tak, czubek u góry robimy pomarańczowy. W ten sposób wychodzi nam to. I możemy zrobić na przykład na sztandarze czubek dolny-różowy. I mamy. Sztandar wtedy dwukolorowy, a właściwie trzykolorowy, no bo ten akurat był jeszcze zrobiony biały, e, mógłby być czarny czy jakikolwiek inny, i wtedy byśmy mieli, tutaj też zobaczcie, ćwiczyłem, robiłem jakiś tam inny wzorek, e, w ten sposób, za nisko, tutaj powiesimy go na ścianie, o tak, i możemy robić różnokolorowe e, sztandary. No i słuchajcie, tak jak widzicie, tutaj też szkło, beton, szalker boksy, dywaniki, wełna, terakota, to wszystko możemy robić w różnych kolorach. Pewnie o czymś zapomniałem, być może o czymś zapomniałem powiedzieć coś o którymś kolorze albo pokazać, jak się robi jakąś rzecz, ale myślę, że pokazałem na tyle dużo, że każdy z Was sobie z tym poradzi i nie będzie miał żadnego problemu już nigdy więcej w Minecrafcie z barwnikami, z kolorami, z budowaniem za pomocą różnych różnych barw. I ich uzyskiwaniem w świecie po różnych sposobach, że tak to nazwijmy. O tak, także dzięki serdeczne za dzisiaj. To już wszystko. Pamiętajcie o tej łapce w górze, pamiętajcie o subskrypcji, jeśli tego nie robicie. A ja dziękuję i do zobaczenia w komentarzach oraz w kolejnych filmach. Papa! Pa.